Dzień dobry, cześć i czołem. Jan Piątkiewicz, witam Was na bikeshow.cc w kolejnym odcinku. I dzisiaj będzie odcinek, który określiłbym takim odcinkiem trochę o lifehackach, bo w krótki sposób opowiem Wam o dwóch czynnościach, no w zasadzie są to czynności, które potrafią sprawić, że Wasza jazda na rowerze wkroczy na inny poziom, jeżeli chodzi o eliminowanie różnych przykrych efektów ubocznych. Będzie dzisiaj o formowaniu butów na ciepło i będzie o kremach na otarcia, bo to są dwie rzeczy, które naprawdę wiele osób pomija, a które potrafią sprawić, że Wasze jeżdżenie na rowerze będzie zdecydowanie przyjemniejsze. Od razu zaznaczam, że to nie jest odcinek, który jest promocją jakiegokolwiek produktu, bo używamy dzisiaj rozwiązań, które są dostępne w różnych wariantach. Czyli nie będę Wam mówił o konkretnym kremie, nie będę Wam też mówił o tych konkretnych butach, raczej chodzi mi o rozwiązania, które naprawdę mogą się przydać. Słuchajcie, zacznijmy od butów. Sprawa jest bardzo, bardzo prosta. Pewnie część z Was doskonale wie, że są na rynku modele butów niekoniecznie drogie, które dają możliwość dopasowywania na ciepło. Natomiast nie jest to żadna nowość, nie jest to żadna kosmiczna technologia, ponieważ każdy, kto chociażby jeździ na nartach, zdaje sobie sprawę, że tego typu rozwiązania w butach narciarskich istnieją od lat. Sprawa jest bardzo prosta. Każdy z nas ma trochę inną stopę, każdy ma innego rodzaju dyskomforty, każdy ma różne inne historie i przygody związane ze swoimi kontuzjami, w związku z czym technologia dopasowywania butów na ciepło pozwala na to, aby dopasować kształt buta idealnie do różnych dziwnych krzywizn naszych stóp, tak aby wyeliminować wszelkiej maści dyskomforty i punkty, które mogłyby nas uciskać. Sprawa jest bardzo prosta, natomiast zauważyłem, że mnóstwo osób mi również znanych posiada buty, które dają taką możliwość, ale z tej możliwości nie korzysta i tak długi czas było też u mnie, bo zawsze nie było czasu, bo mi się nie chciało, bo a co to da? I tak to mijało, że nie wiem, jedne, drugie, trzecie buty zdążyłem zużyć przed dopasowaniem ich na ciepło. A mówimy dzisiaj o rozwiązaniu, które nic nie kosztuje. To nie jest to, że musicie sobie coś dokupić, coś dopłacić. Często jest tak, że jeżeli kupujecie tego typu buty, to wystarczy przy zakupie poprosić w sklepie, który ma akurat piec, żeby Wam te buty na ciepło dopasowali, bo w niektórych sklepach o tym zapominają, albo po prostu nie chcą, bo szkoda im na to czasu, więc czasami warto się upomnieć, jeżeli już kupujecie takie buty. Sprawa jest bardzo prosta. Buty, które dają taką możliwość, podgrzewamy do 100 stopni, około 100 stopni. One tam w tym piecu muszą się chwilę wypiekać w takiej temperaturze, aż materiał uzyska taką elastyczność, pierwotną nazwijmy to, która sprawia, że kiedy potem włożycie tam stopę, to po czasie ten materiał twardniejąc, zastygając, dopasuje się już tak, że będzie odzwierciedlał różne dziwne punkty w Waszych stopach. W moim przypadku eksperyment postanowiłem przeprowadzić dlatego, zresztą mówiłem Wam kiedyś o tym, że od jakiegoś czasu jeździłem w butach MTB, które dawały taką możliwość. Natomiast liczyłem się z faktem, że jeżeli te buty mi się spodobają, to po pewnym czasie przesiądę się również na buty szosowe. Ten sam model i tam od razu dopasuję je do stopy, aby powiedzieć Wam, jaka jest różnica w wygodzie użytkowania tych butów przed i po dopasowaniu. No i wyszło tak, że w końcu udało mi się te buty zdobyć. Udało mi się umówić na ich odbiór, no i dopasowałem je po prostu do stopy. Dla mnie to było bardzo ważne, ponieważ w tych drugich butach, czyli Bontach Riot MTB+, ja zawsze miałem jakieś problemy, ponieważ mam swoją historię kontuzji, jeżeli chodzi o stopy. Miałem pękniętą piątą kość śródstopia, miałem pęknięty chociażby duży paluch, duży palec nazwany paluchem, to się chyba tak nazywa. W związku z czym zawsze w każdych butach, jakie by nie były, gdzieś były punkty, które powodowały u mnie dyskomfort. Coś mnie ocierało, coś odczuwałem. To nie był jakiś wielki ból, no bo gdyby był, to pewnie bym wcześniej w innych butach z tego typu opcji skorzystał. To nie był duży problem, natomiast stwierdziłem, że skoro można spróbować się tego pozbyć, to warto się tego pozbyć. Sprawa bardzo prosta. Skontaktowałem się z Ryśkiem, u którego w sklepie kupowałem buty. Wsadziliśmy buty do pieca. Jeszcze troszkę. Czy rysiu już gotowe? Czy już ciasto? Trzeba zaraz otworzyć. Można już piec? No, szybko. Potem je z pieca wyjęliśmy, potem Ryszard mi wkręcał, że muszę wyglądać jak Adam Małysz. Prawie jak ten, jak to drżyła. Tak mi powiedzieli. Głowa niżej, głowa niżej. Dupa na buty, garbik fajeczka. Tak jest. I tak to żyjemy. No i potem normalnie dokręciłem bloki, bo to jest ważne, że buty należy wypiekać bez dokręconych bloków. No i zacząłem testy i testowanie butów. I faktycznie jest tak, że komfort korzystania z butów, satysfakcja z jazdy w Waszych butach rośnie w sposób radykalny, czyli po prostu nagle znikają wszystkie te punkty, które Was w jakikolwiek sposób wkurzały. Bo macie buty, które mają dobry rozmiar, wszystko jest ok,
No ale coś tam zawsze jest trochę nie tak. A po dopasowaniu ich na ciepło faktycznie macie takie poczucie, jakby to był but pod waszą stopę. Czyli zniknęły te punkty, dwa w moim przypadku, które zawsze u mnie powodowały jakiś dyskomfort. A kosztowało mi to nic i zajęło mi to kilkanaście minut mojego życia. Więc jest to naprawdę rozwiązanie, które gorąco polecam. Jeżeli macie już buty, które pozwalają na dopasowanie na ciepło, to naprawdę warto się w to pobawić, bo różnice są radykalne i szczególnie gorąco polecam to tym, którzy właśnie mają zawsze jakiś problem ze stopami. Gdzieś zawsze jest jakiś punkt, który was uciska, bo macie jakąś większą wrażliwość, bo mieliście jakąś kontuzję, więc dopasowywanie butów na ciepło gorąco polecam. Druga rzecz. Kremy na odciski. Temat dlatego wraca, że zauważyłem, iż wiele osób często, zwłaszcza na grupie facebookowej dla widzów, pyta o to, jakie dobrać spodenki na rower, ponieważ każdy model spodenek, jaki kupiliście, gdzieś tam was ociera, nie jest idealnie. Po czasie X jednak jakieś obtarcia się pojawiają. No i muszę wam powiedzieć, że w przypadku większości spodenek ten problem będzie trochę nie do uniknięcia, czyli będzie bardzo trudno znaleźć takie spodenki, które faktycznie w 100% po długiej jeździe nie powodowałyby żadnych obtarć, żadnego dyskomfortu. Tak po prostu jest, tak działa nasza skóra, tak działa nasz organizm. Natomiast są na to bardzo proste sposoby, które kolarze albo osoby w ogóle jeżdżące na rowerze więcej stosują od lat. I te sposoby to po prostu wszelkiej maści na otarcia i odciski. Co jest ważne, to też nie ma być reklama konkretnego produktu. Ten, który ja używam dlatego, że po prostu mi spasował, natomiast kupiłem go sobie sam. To nie jest tak, że ja coś dostałem i teraz wam wciskam. Zresztą powiem wam o dwóch, bo jeden mnie trochę rozczarował. Co jest ważne, można stosować różne środki. Jeżeli chcecie bardzo przeoszczędzić, możecie nawet jakiś sudokrem albo wszelkiej maści, oliwki, pianki i inne żele dla dzieciaków stosować. Ja stosuję produktów rowerowych z tego prostego względu, że z moich doświadczeń z różnymi produktami też takimi około medycznymi, około higienicznymi, to te rowerowe najmniej brudzą spodenki rowerowe. Czyli generalnie rzecz biorąc, nie zostają w ogóle żadne przebarwienia albo nie dziwne ślady na pieluchach spodenek rowerowych i ogólnie rzecz biorąc, po prostu jestem z tego typu produktów zadowolony. Natomiast jeżeli nie wiecie, czy wam to pomoże, jeżeli szkoda wam kasy na kupowanie czegoś rowerowego, to można zacząć z jakimiś produktami takimi typowo medycznymi, typowo higienicznymi, które są trochę tańsze. Ja uważam, że mimo wszystko, jeżeli chodzi o właściwości, nie są aż tak dobre jak produkty stricte przeznaczone do zastosowań sportowych i rowerowych, ale próbować zawsze można. Jeżeli chodzi o dwa środki, które testowałem, pierwszy to jest ASOS. Co mi w nim nie pasowało? Generalnie rzecz biorąc, przed otarciami chroni dobrze. Natomiast ma pewną denerwującą cechę, ponieważ jest na bazie jakiegoś eukaliptusa czy innego mentolu i efekt jest taki, że... Czy rozumiem, o co chodzi? No to ma dawać takie wrażenie świeżości i schłodzenia, natomiast mnie to po prostu denerwuje. Ja chcę, żebym posmarował sobie wrażliwe okolice maścią, która spowoduje, że po jednej, dwóch, trzech, czterech, pięciu godzinach w siodełku nie będzie mi nic ocierało. Ja nie chcę jakiejś sensacji typu właśnie świeżość, powiew świeżości, w związku z czym ta maść zupełnie mi nie siadła, także ASOS zupełnie się u mnie nie sprawdził. Po różnych próbach u mnie sprawdził się Morgan Blue. Jestem z niego najbardziej zadowolony, po pierwsze dlatego, że jest duże opakowanie, łatwe w aplikacji. Kolor, jak widzicie, jest taki, natomiast faktycznie jest tak, że ten środek nie powoduje żadnych przebarwień na spodenkach. Dla mnie super, smaruje. Są dwie szkoły. Rysiek wyznaje szkołę, że warto posmarować samą pieluchę w spodenkach. Ja raczej uważam, że trzeba to nałożyć na ciało i faktycznie jest tak, że zniknęły wszelkie dyskomforty i wszelkie problemy, jakie miałem z jakimikolwiek spodenkami rowerowymi. Oczywiście zawsze poświęcałem trochę czasu, żeby dopasować dobre spodenki rowerowe. To nie jest tak, że jak kupicie totalnie złe gacie rowerowe, to nagle dzięki maści wszystko się zmieni, wszystko będzie dobrze. Natomiast jeżeli macie spodenki, które generalnie co do zasady powinny być ok, a mimo wszystko ciągle coś nie jest idealnie ok, to warto poeksperymentować. Tak jak mówiłem, zacząć, jeżeli nie chcecie od razu wydawać kasy na jakieś produkty rowerowe, to popytajcie żony, dziewczyny, mamy albo kogoś, kto jest trochę bardziej kumaty niż wy w sprawach tego typu środków, bo naprawdę można sobie bardzo mocno pomóc i można rozwiązać wiele problemów, o których piszecie do mnie i piszecie na grupie, czyli problemów z dopasowaniem spodenek warto stosować. Dzięki za ten odcinek, mam nadzieję, że
te dwie proste czynności daje wam do myślenia, jeżeli chodzi o zmianę waszych pewnych przyzwyczajeń rowerowych i po prostu pozwolą wam cieszyć się z jazdy na rowerze bardziej, w bardzo prosty sposób. Ja oczywiście was zachęcam do odwiedzin na Instagramie bikeshow.cc, gdzie dużo tego typu porad, informacji i różnych takich drobiazgów się dzieje na bieżąco. Pamiętajcie, że filmy na YouTubie to przynajmniej tydzień opóźnienia. Na Instagramie wszystko dzieje się na żywo, na bieżąco, więc Instagram bikeshow.cc gorąco polecam. I oczywiście, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące dopasowywania butów, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące maści, albo może jakieś inne pytania, może jakieś inne kwestie tego typu, piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć, postaram się pomóc. Trzymajcie się, hej!